Dzień dobry. Dzisiejsza, ostatnia edycja z cyklu odczytów popularno-naukowych jest podsumowaniem wcześniejszych odczytów oraz również chciałabym dzisiaj skierować Państwa uwagę na ważny ekonomiczny i społeczny aspekt prowadzonej działalności naukowej. Cykl rozpoczęłam od nakreślenia źródeł inspiracji do prowadzenia pracy naukowej w dyscyplinie językoznawstwo. Przedstawiłam temat mojej dysertacji, kategorie gramatyczne czasownika w tekście prawnym, analiza porównawcza powszechnej deklaracji praw człowieka w językach angielskim, niemieckim, niderlandzkim i polskim. Przedstawiłam zagadnienie pokrewieństwa języków, ich wspólne pochodzenie. Mówiąc o językach słowiańskich i germańskich, wiele uwagi poświęciłam mało w Polsce znanemu większemu gronu językowi niderlandzkiemu oraz, dla ciekawostki, jego wpływami na języki świata oraz na język polski. Omówiłam również ważkość ujęcia historycznego Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, które jest wynikiem tworzenia międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Następnie przeszłam do zagadnień bardziej złożonych, jakimi są kategorie czasownika. Szczególnie kierując uwagę na kategorię gramatyczną czasownika, jaką jest modalność. Głównym znaczeniem bowiem czasowników modalnych jest znaczenie obiektywne, z greki deonta, obowiązek, modalność deontyczna. Mówiłam Państwu o modalności, gdyż jednym z moich zadań badawczych jest analiza użycia różnorodnych form modalności, w tym modalności deontycznej przede wszystkim, przeprowadzona na korpusie badawczym, którym jest tekst prawny Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Mówiłam również o legilingwistyce, czyli powiązaniu dyscyplin językoznawstwa i prawa. Próbowałam ustalić, która z dyscyplin w jurylingwistyce jest dyscypliną nadrzędną. Poddałam dyskusji dwudziestowieczne twierdzenie, że to prawo musi być związane z językiem, wykazując, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z tworzeniem wielojęzycznego prawa dla jednego narodu. Jest tak na przykład w Szwajcarii, Królestwie Belgii czy Kanadzie. Czy istnienie ponadpaństwowego systemu prawa, jak na przykład Unia Europejska czy Organizacja Narodów Zjednoczonych. Uwagę poświęciłam również tradycji pisania tekstów prawnych, ponieważ przeprowadzając analizę korpusu tekstowego, należy mieć na uwadze nie tylko komponenty gramatyczne, kulturowe, ale również, jak pokazałam, tradycję, w której zakorzenione mogą być różnice. Powiązanie między gatunkiem tekstu a występowaniem w nich konkretnych form gramatycznych pozwala sprecyzować genealogię tekstową. Jest ona w pewnym sensie czynnikiem nadrzędnym w odniesieniu do selekcji środków językowych używanych w odpowiednim gatunku. Przybliżyłam również sylwetkę i teorię Noama Chomskiego, ojca współczesnej lingwistyki, jednego z najważniejszych myślicieli XX i XXI wieku, który pozostaje najczęściej cytowanym spośród światowych naukowców. Proszę Państwa, mówiąc o ekonomicznym i społecznym aspekcie prowadzonej działalności naukowej, chciałabym zaznaczyć, że możliwość wygłoszenia odczytów w formie popularno-naukowej ma bardzo duże znaczenie w ramach upowszechniania wyników badań. Wspomaga samodzielne planowanie i działalność na rzecz własnego rozwoju oraz inspirowania innych osób. Spotkania takie służą przekazywaniu wiedzy. Badacze są zobowiązani do upowszechniania wyników swoich badań naukowych. Ekonomiczne i społeczne aspekty działalności naukowej w reprezentowanej przeze mnie dyscyplinie językoznawstwa opierają się na prowadzeniu badań nad dalszym rozwojem teorii gramatyki. Prowadzenie badań nad teorią gramatyki jest celem nadrzędnym.
Badania te mają z kolei wpływ na polepszenie wiedzy o translatoryce poprzez zastosowanie ich wyników do praktycznych potrzeb tłumaczenia tekstów, np. prawnych. Jest to celem podrzędnym. W taki sposób cele badawcze stanowią hybrydę łączącą aspekty dalszego rozwoju teorii gramatyki z wybranymi zagadnieniami z obszaru lingwistyki stosowanej. Kończąc, chciałabym podziękować panu Kazimierzowi Błaszyńskiemu za cierpliwość podczas procesu nagrywania odczytów oraz za poświęcony czas na ich profesjonalny montaż. Szczególne podziękowania kieruję do pani Zofii Banaszak, prezes Zielonogórskiego Uniwersytetu III wieku, za umożliwienie mi praktycznej realizacji wygłoszenia cyklu 6 odczytów popularno-naukowych. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia.